Panie trenerze, zwycięstwo w tym pierwszym meczu ze Śląskiem, ale myślę, że do takiej pełni zadowolenia no to daleka droga, no bo jednak powinno to spotkanie zakończyć się większym zwycięstwem, wyższym zwycięstwem Krakowi. Tak, no przed meczem 2-0 wzięlibyśmy w ciemno, ale z przebiegu gry przy czerwonej kartce i w tylu sytuacjach to na pewno jesteśmy niezadowoleni, bo mogliśmy dzisiaj już, powiedzmy, ułatwić sobie drogę do finału. Strzelona trzecia czy czwarta bramka dałaby nam większy komfort, bo tak to wynik 2-0 no jest zupełnie otwartym jeszcze wynikiem, szczególnie, że oni będą grać u siebie. Czy we Wrocławiu, co będzie takim kluczowym elementem właśnie w tym pojedynku rewanżowym ze Śląskiem? Strzelenie bramki. Strzelenie bramki na wyjeździe będzie kluczowym elementem tutaj, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, bo bramki na wyjeździe liczone za dwa, więc tu by się zrobiła nam taka dobry bufor do tego wszystkiego. No i generalnie no być bardziej skutecznym, bardziej może te akcje bardziej jeszcze, żeby były płynniejsze, bo dzisiaj widać, że zawodników trochę ta ranga tych zawodów też trochę spowodowała to, że byli niedokładni, no tych zagrań takich niezrozumiałych było trochę więcej. No młodzi ludzie uczą się, ale no jesteśmy na pewno trochę do przodu z tymi finałami. Proszę jeszcze powiedzieć, no bo tak to jest skonstruowane, że wy nie mieliście okazji wcześniej grać ze Śląskiem. Czy w związku z tym rywale was czymś zaskoczyli? No bo też wiem, że oglądaliście zapisy wideo z ich spotkań, też byliście oglądać na żywo Śląsk. Czy coś było takiego nietypowego w grze Wrocławia, czy raczej wszystko to, czego tutaj, co przekazywał pan swoim piłkarzom? Nietypowe było to, że ta czerwona kartka wpadła i później cała układanka na boisku, bo dopóki były te zespoły w pełnych składach, to mieliśmy, jakby znaliśmy i dobre i złe strony Śląska i no wykorzystaliśmy do dwóch bramek. Później się ta cała układanka trochę posypała, no i też młodość zawodników, to, że no przy czerwonej myśleli, że to już jest po wszystkim, a to zawsze ta czerwona to bardziej przeszkadza niż pomaga.